Na czerwcowej sesji Rady Gminy Kościelec, wypełniając swój obowiązek, wójt gminy przedstawił Radzie raport o stanie gminy. Jest to dokument podsumowujący działanie jednostki w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał Rady. Skarbnik gminy, pani Beata Wawrzyniak, zapoznała radnych ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2021. Wszystkie komisje stałe pozytywnie zaopiniowały oba dokumenty, jak również Regionalna Izba Obrachunkowa nie wniosła żadnych uwag. Na tej podstawie radni jednogłośnie udzielili wójtowi gminy Kościelec absolutorium. Ja również chciałbym podziękować pani skarbnik, która tak z należytą starannością dokonała właśnie tego wszystkiego, do czego doprowadziło teraz absolutorium. Doceniła to również Regionalna Izba Obrachunkowa, a my staraliśmy się, aby wszystko było zgodne z ustawą o finansach publicznych i dlatego stało się, jak się stało. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dla mieszkańców gminy Kościelec oznacza to, że finansami dysponuje się racjonalnie, a rozwój gminy idzie w dobrym kierunku. Dzięki bardzo. Dzięki. Pożytkiem dla nas wszystkich. Także gratuluję. Dziękuję wzajemnie. Dziękuję bardzo. Również gratuluję. Dziękuję bardzo.